Zauważyłem, że sporo uczniów ma z tym problemy, więc postanowiłem nagrać filmik dla nich. Dodawanie i odejmowanie wektorów. To jest coś, z czym się spotkacie w liceum i w podstawówce, ale też na studiach. Wyobraźmy sobie, że narysowali ci takie dwa wektory: F1. Niech będzie 2 cm. To jest F1 i taki F2. 3 cm. Podpiszę sobie, żebym pamiętał. I poprosiliście o różne metody, bo są jest metoda trójkąta i metoda równoległoboku. Pokażę obie. Najpierw wykonamy proste dodawanie. Potem będzie przejdziemy do tych bardziej skomplikowanych. Poprosiliście, żebyś narysował nowy wektor wypadkowy, który będzie sumą po prostu tamtych. Czyli klasyczne no dobra, metoda, metoda trójkąta najpierw. W metodzie trójkąta bierzemy do F1 dołączam F2, czy tam do F1 dodaję F2. Czyli najpierw rysujesz F1, i potem doczepiam F2. Doczepiam F2. I nowy wektor powstaje tak, że zaczyna się na początku tego, a kończy się na, na końcu tego, czyli lecisz w tą stronę i tu musisz dać strzałkę. Jak nie dasz strzałek, to tracisz punkty. Właściwie to inaczej. Nie zyskujesz punktów, prawdopodobnie, żebyś miał bardzo niską ocenę. Na rysunkach zawsze muszą być podpisane symbolicznie wektory i muszą być pokazane... Punkt zaczepienia nie jest aż tak istotny, chociaż ludzie zaznaczają kropki. Najważniejsze są, w którą stronę leci wektor. I to jest metoda trójkąta. A teraz metoda równoległoboku. W metodzie równoległoboku jest tak, że wszystkie muszą się zacząć w tym samym miejscu. Czyli f1 i f2 mają się zacząć w tym samym miejscu. Dobra. f1 i f2. Zwróćcie uwagę, że zaczęły się w tym samym miejscu. I teraz robi się tak, że łapiesz w myślach ten wektor i przesuwasz go tu. Czyli łapię go i przesuwam tu. I tak samo ten. Ten łapiesz, ten łapiesz i przesuwasz tu. Czyli łapię go i przesuwam tu. Możesz podpisać, że to jest F1 i F2 dla pewności, żebyś czuł że masz wszystko podpisane. I teraz tak, nowy wektor zaczyna się tu i kończy się tu. Czyli zaczyna się tam, gdzie wszystkie się zaczynały i kończy się tam, gdzie wszystkie się kończą. I masz siłę wypadkową namalowaną. Zwróć uwagę, że nieważne, którą metodą narysujesz, i tak Ci wyjdzie ten sam wynik. Czyli górny prawy róg. Dobra, teraz poproszę o inne kombinacje. Teraz będzie prośba, żebyś naszkicował takie. Taki wektor siły wypadkowej. A, może zanim to zrobię, co by było, gdybyś dostał więcej wektorów? Czyli, gdybyś dostał F1, F2, F3, F4. No to wtedy musisz zrobić metodę łańcucha. Ja to tak nazywam. Metoda łańcucha bazuje na metodzie trójkąta. No bo zobacz, miałeś jakby jedno ogniwo, łańcucha, i do końca tego doczepiasz następne ogniwo. No i potem możesz doczepić jeszcze następne i tak dalej. Czyli jakbyś dostał kilka. Załóżmy, że dostałeś F1 F2 F3 F4 F5 Słuchajcie, to nie było przemyślane, nie przygotowałem sobie z tego nic, ale po prostu poprosi, żebyś yy, wykonał dodawanie, czyli masz zrobić F1, dodać F2, dodać F3 F4 i F5. I powstanie ci nowy wektor siły wypadkowej FW. No to zaczynasz od F1, zawsze tak czytasz, jak tu jest napisane. Do F1 doczepiam F2. Potem doczepiam F3 i tak dalej. Czyli tworzysz łańcuch. Nie możesz zrobić tak, że najpierw narysujesz F2, a potem doczepisz F1. To jest zero punktów, no bo wtedy musiałaby być inna kolejność. Musiałoby być... Jak taki zapis nauczyciel robi, to chce, żebyś leciał zgodnie z zapisem. Nie możesz zrobić F2, dodać F1, bo wtedy zacząłeś od tego, a potem narysowałeś ten. Możemy później sprawdzić taką kombinację. Zróbmy najpierw zwykłe dodawanie, czyli do F1 doczepiam F2, potem doczepiam F3, do, do F3 doczepiam F4, do F4 doczepiam F5. Czyli rysuję F1, doczepiam teraz F2, doczepiam F3, doczepiam F4. I doczepiam F5. Nowy wektor zaczyna się tu, kończy się tu. To jest siła wypadkowa. Co by było, gdybyś postanowił inną kolejny zrobić, czyli wpadłeś na pomysł, że robisz najpierw F3, potem dodajesz F1, potem dodajesz F5, potem dodajesz F2, i potem dodajesz F4? Spróbujmy. Szczerze sam nigdy takiej kombinacji nie robiłem. Może wyjdzie to samo. Zaraz się okaże. F3 najpierw mam narysować F3 to było to. Hm, zacznę na środku, bo nie mam pewności gdzie to pójdzie. F3 doczepiam do F3, doczepiam F1. F1 to jest tamten. Potem doczepiam F5. Potem doczepiam F2 i potem doczepiam F4. Widzicie, wyszła inna kombinacja, ale wynik jest ten sam. Zaczyna się tu, kończy się tu. Pamiętajcie, że długości robiłem na oko. Nie przykładałem się, żeby linikom idealnie 2 cm, idealnie 3 cm. Zwróćcie uwagę, że wyszedł wektor wypadkowy. Ten sam. Idealnie 3 cm. 3 cm. Nawet bez przesuwania widzicie, że są takie same. No dobra, przynajmniej dowiedziałem się czegoś nowego razem z wami. Teraz, co by było, gdyby poprosiliście z tych dwóch, żeby zrobił. F1 odjąć F2. No właśnie, słuchaj. Inaczej możesz to zinterpretować, że do F1 mam dodać taki wektor. Zawsze jak się pytam dzieciaków w podstawówce, to oni prawidłowo odpowiadają. Mówię im, że to jest F2. I naprowadzam ich. Słuchajcie, w matematyce, jak jest coś z plusem napisane, to się nie pisze z plusem, ale możesz sobie napisać, że to jest plus f2. No i pytam się ich, jak będzie wyglądał minus f2. No to wszyscy prawidłowo mówią, że będzie miał strzałkę w drugą stronę. No tak, będzie miał taką samą długość, ale strzałkę w drugą stronę. To jest minus f2. Gdyby tu kazali zrobić minus f1, zróbmy minus f1. Proszę bardzo, mamy minus f1. Rozumiecie? Gdyby kazali, bo bywa tak w zadaniach, <laughs> zrobić 2 yy, f2 i na przykład dodać połówkę f1. No właśnie. Po prostu zwiększasz długość. Jak jest 2F2, no to to jest zwykłe F2. No to 2F2 będzie wyglądało tak. Jak będzie wyglądała 1,2F1? To jest F1, czyli miało długość 2 cm. To jest 1,2F1. I to jest cała idea. Czyli musisz po prostu uważać, jaki jest znak napisany. Czy jest minus, no to wtedy robisz, zmieniasz zwrot. Czy jest jakaś inna długość, na przykład 2F2 i tak dalej. Jak to będziesz wiedział, no to wszystko zrobisz bezbłędnie. I pamiętaj o tym, że metoda równoległoboku Wszystkie muszą się zaczynać w tym samym punkcie. A w metodzie trójkąta. Do jednego doczepiasz drugi. Metoda trójkąta zmienia nazwę na metodę łańcucha, jeżeli jest więcej. Ok, no to zróbmy teraz to. Do F1 mam dodać odwrócony F2 do F1. Do F1 mam dodać. Odwrócony F2. Odwrócony F2 to jest to. Podpisuję, że to jest minus F2. Słuchajcie, to jest metoda trójkąta cały czas. Czyli do jednego dotrzepiłem drugi. Zaczyna się tu, kończy się tu. To jest metoda trójkąta. Teraz metoda równoległoboku. F1 razem z F2 przeciwnym zaczyna się w tym samym miejscu. Po prostu zaczepiaj w tym samym miejscu. Patrzę na F1 i jeszcze F2. F1 i F2 minusowe, czyli tak. Ok, czyli ten leci tu. A tamten leci tam. Ok, mam. F1, F2 zaczynają się w tym samym punkcie, bo to jest metoda równoległego Przesuwam ten tu. Ten łapię i przesuwam tu. Możesz podpisać, że przesunęło się. No i zobacz, twój nowy zaczyna się tu, kończy się tam. I proszę, masz gotowe. Dobra, trochę tu jest ciasno, ale chcę się zmieścić na jednej stronie. Teraz poprosili cię o coś takiego. Zrób wektor siły wypadkowej taki. W ten sposób zrobili. Specjalnie użyłem tych, które przed chwilą stworzyłem na potrzeby tłumaczenia, co to znaczy plus, minus, co znaczy dwa razy, co znaczy jedna, druga itd. Czyli dostałbyś takie. Dostałbyś f1 i f2 to ty musisz zrobić przeciwny jedną drugą f1. Czyli to jest minus f1, dobra, mam minus f1, ale mam mieć minus jedną drugą, czyli. czyli to jest minus jedna druga. O, w ten sposób. Pamiętaj, oni dadzą ci po prostu gołe o t. Dadzą ci, narysują ci f1 i f2. I poproszą teraz, żebyś zrobił coś takiego. Czyli ty sam musisz wiedzieć, że najpierw odwracasz znak i robi w sensie równocześnie możesz dwie rzeczy na raz zrobić. Odwracam zwrot wektora, zmieniam, bo jest minus, i robię jedną drugą, czyli jak to jest 2 cm, to teraz będzie miał 1 cm. No i przeciwny zwrot, zwróć uwagę, że teraz leci w dół, a ten leciał w górę. I poprosicie, żebyś dodał f2. 2 f2, czyli jak dostaniesz ten, no to musisz z niego zrobić 2 f2, czyli dwa razy większe. Jak ten miał 3 cm, no to ten nowy będzie musiał mieć 6 cm. I nie, nie pomyl się, bo jak, jak zrobisz tu jakikolwiek błąd, masz 0 punktów. Dobra. Najpierw zrobię metodę trójkąta. Najpierw mam zrobić ten, i potem doczepić ten. Ok. No to rysuję. Ok, to zrobię tak. Mam narysować ten. I doczepić ten. Zobacz. Do, do F1 doczepiam F2. Co by było, gdyby kazali doczepić minus F2? Co w się sensie napisaliby minus 1, 2 F1 i minus 2 F2? No to by znaczyło, że masz doczepić odwrócone, to jest 2 F2. Minus 2f2 miałby zwrot w tamtą stronę, po prostu. Dobra, to była metoda trójkąta, i teraz zobacz. Początek jest tu, koniec jest tu. To jest siła, siła wypadkowa, suche. Pamiętaj o tym, żeby tak to robić. Zaczyna się tam, gdzie się zaczynał pierwszy, a kończy się tam, gdzie się kończy ostatni. Czy to był pierwszy, ostatni, zaczyna się tu mój i kończy się tam. Teraz metoda równoległoboku. Oba mają wyjść z tego samego miejsca. Czyli F1 wychodzi stąd, i 2F2 też wychodzi stąd. Ok. No to teraz łapiesz ten, przesuwasz go tu. Łapie ten, przesuwam go tu. Nowy wektor zaczyna się tam, gdzie się wszystkie zaczynały, i kończy się tam, gdzie się wszystkie kończą. To jest metoda równoległoboku. Preferuję zawsze używać metody równoległoboku, dlatego że na poziomie studiów. Tam będą trudniejsze zadania, że będzie trzeba stosować twierdzenie kosinusów, o którym się dowiecie dopiero chyba pod koniec drugiej klasy liceum rozszerzonego, albo pod koniec trzeciej klasy, albo w połowie trzeciej, albo na początku trzeciej, nie pamiętam dokładnie. Bo powiedzą ci na przykład, że kąt między tymi dwoma jest, nie wiem, 120 stopni. No to samo musisz teraz wiedzieć, że tutaj też jest 120 stopni. No i teraz musisz tu zaznaczyć, ile brakuje. Czyli pewnie po 60. Bo razem musi być 360. Dobra. No i teraz, jakbyś to wiedział, że między nimi jest 60 stopni, to możesz z stwierdzenia kosinusów policzyć to, jeżeli będziesz znał ten wektor i będziesz znał ten wektor. Wtedy robisz to do kwadratu równa się. To do kwadratu, dodać to do kwadratu odjąć dwa razy ten razy ten razy cosinus 60. To jest metoda ze stwierdzenia cosinusów, Ale dowiecie się później, więc się nie przejmujcie. macie jeszcze dużo lat nauki. Nie traćcie życia na naukę aż tak dużo. Będę wdzięczny za wspieranie. Najlepiej na Patronajcie i za polecanie znajomym całego kanału. W miarę jak będzie większe zainteresowanie i będziecie pisać w komentarzach, jaki filmik byście potrzebowali, to. Bez problemu nagram, ale pierwszeństwo będą miały osoby wspierające yy, określoną kwotą pewnie. Więc jakaś osoba poprosi, ty, Marcie, mógłbyś nagrać coś o pierwszej zasadzie dynamiki Newtona? No, no spoko, nagram i wrzucę jakiś 10-15-minutowy filmik i będzie się kanał jeszcze bardziej rozwijał dzięki Wam. Pozdrawiam wszystkich uczniów, których uczę. Trzymajcie się i uczcie się na lekcji.